Bardzo serdecznie chciałabym z tego miejsca wszystkim podziękować, że tak hojnie wsparliście tą ostatnią puszkę. Myślę, że pan prezydent byłby nas dumny, ponieważ pokazaliśmy, że potrafimy być razem, potrafimy się jednoczyć, potrafimy pokazać sobie nawzajem wsparcie i żyć według wartości, które on nam od 20 lat przekazywał w Gdańsku. Również chciałam podziękować za wsparcie dziecka pana prezydenta, na myśli tutaj oczywiście ECS, bo w 36 godzin udało nam się zebrać całą potrzebną kwotę, a nawet ją dwukrotnie przewyższyć. Brakuje po prostu już słów i myślę, że cała Polska, jak nie cały świat, powinien brać przykład z miasta, które tak pięknie wychował pan prezydent Adamowicz.